Przechodzimy do proponowanego porządku obrad. Jako punkt trzeci projekt Komisji Planowania i Przestrzennego Inwestycji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ulicy Żółkiewskiego 38. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt czwarty projekt Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji w sprawie ustalenia warunków zabudowy do inwestycji przy rondzie. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt piąty projekt Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji w sprawie ustalenia wstępnej listy hierarchicznej zadań powierzonych w zakresie budowy i przebudowy ulic Lokalnych 2 z oświetleniem na 2014 rok. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt szósty projekt Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji w sprawie zmiany zadania priorytetowego. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt szósty będzie projekt Komisji Infrastruktury Komunalnej imienia Handlu i Usług w sprawie wykazu aktualnych potrzeb w zakresie remontu dróg, chodników i oświetlenia na 2014 rok w ramach zadań powierzonych, to bez głosu za niego będzie wprowadzone. Jako punkt ósmy projekt Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w sprawie opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przy Alei Pokoju. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt dziewiąty projekt Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w sprawie opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ulicy Grzegorzeckiej. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt dziesiąty projekt Komisji Sportu i Rekreacji w sprawie zmiany zadania powierzonego w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych, osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2013 rok. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt 11 projekt Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w sprawie zmiany zadania priorytetowego. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt 12 projekt zarządu w sprawie uwag do projektu wstępnego katalogu inwestycji miejskich w 2013 roku. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt 13 będą oświadczenia i komunikaty. Głosujemy teraz nad całym porządkiem obrad, chyba że pozostały jakieś projekty. No dobrze. Głosujemy teraz nad całym porządkiem obrad. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie protokołu z 34 sesji Rady Dzielnicy II. Do Rady Dzielnicy ani do zarządu nie wpłynęły żadne uwagi ani wątpliwości, ani wnioski, dlatego uznaje się protokół za przyjęty. Punkt trzeci projekt Komisji Planowej.